It's your boy Invade, it's bad company. Don't be hustlers and real niggas run with me. We got famous boys, so don't fuck with me. Dzik jest dziki, Sosen, myślę, że to idealny temat dla ciebie. Minuta. Yo. Czasem nie staram się, nie przykładam się do techniki, ale faktycznie jestem dzikiem i jestem dziki, więc powiem wam, kto tu jest mistrzem. Kasa, ha! A Green się wyprze, ha! Dobra, bez przypału, jedziemy dalej, a później idziemy do baru. Okej, i tyle w temacie. Jestem dzikiem, ale to go zamknął w rezerwacie. Temat oczywisty. Ja jem pizzę, a on je szyszki. Tak. I znam tą sprawę i on do tego jeszcze próbuje szamać trawę, ha, to jest dobra, zmieńmy temat i zmieńmy normę, dzik jest dziki, okej, mogę płynąć, ja jestem dzikiem, a on jest zwyczajną świnią, ha, powiem teraz wszystkim ziomom, jestem dzikiem, ha, a on jest maciorą, więc powiem teraz do całego tłumu, ciekawe ile urodzisz w tym roku knurów, ha, knurów, tak to jest na miejscu, hej leszczu, ile urodzisz w tym roku wieprzów, na początek teraz, tak tutaj wpadam, jestem ministrantem, zgadnijcie kto się spowiadał, ha, i widzicie, załatwię tą sprawę, parzę go, tak jak lawę, ha, i widzicie, tak to jest szybkie, zgadnijcie, kto trzymał w ręku zapalniczkę i teraz powtórzę to bilion razy, trzymał w ręku zapalniczkę i do tego się poparzył, ha, załatwię teraz tą sprawę, mówił, bolało mnie jakbym trafił na lawę, ha, i teraz to nie są ostre wałki, on się poparzył nawet jak trzymał w ręce zapałki, ha, i to jest teraz tutaj chore, poparzył się, a miał zapałki nieodpalone, a i to nie są żadne wałki, poparzył się jak od lawy, a poparzył się od siarki, ha, teraz tu nie przestaje, leje tu lawę, a on tu daje siarę, okej, to jest kichą, lawa wulkaniczna, leci jak na dicho, tak, na początku z typem skończę, chciał zmienić opony w deskorolce, tak to strzelę i myśli do tego, że jest skaterem. Więc powiem teraz typie, tak tu się ogarnij, zmień opony w deskorolce, a później wyrywaj panny, tak, to jest teraz tutaj mocne, on nie jest deskorolkowcem, jest co najwyżej komputerowcem, ha, i teraz dam dobry powód, on chciał nadmuchać opony od samochodu, ha, i tak teraz między nami, chciał nadmuchać te opony swoimi ustami, ha, i teraz się ziomek tu ogarnij, nie jesteś nawet jak opona, nie jesteś czarny, ha, i powiem tak tutaj synku, to okulary są z opon, czyli z recyklingu, ha, widzicie, znam tą sprawę i to jest przejebane, bo ten ziomek ćpa bańki mydlane, ha, widzicie, nawet nie wie Sosen, jak on to nazywa, podobno nosem, więc powiem wam teraz między nami, on te bańki wciąga, także uszami, ha, widzicie, tego nie ogarnę, wciąga je w kuchni, na kanapie i w wannie, tak być powinno, bańki mydlane i schyla się pomydło, tak bez celu, schyla się pomydło, tak jak w więzieniu, ha, widzicie, to jest jasne, tak, zaraz tego typa trzasnę, więc wbijam teraz odpowiednią mańkę, wiem, że wygram i stawiam bańkę, ja tu tylko sprzątam, to jest modne, ja tu tylko sprzątam, więc łap miotłę, ha, takich typów jak on posuwam i nawijam tak jak on się wczuwam, ha, ja się wczuwam, to jest shit, a udaję, że tak jak on czuję beat, yo, sprawdzaj teraz to i udaję tak jak on, że mam wczute flow, więc widzicie, tak teraz między nami, ten beat kojarzy mi się od razu ze wspomnieniami, więc poruszam teraz temat, to jest chwila, guru rest in peace i tak samo Jay Dilla, widzicie, to jest sprawa stara, powiem wam pieprzyć z Ameryki Solara, ha, i nie tego z Polski, to jest temat prosty i zostawmy riposty, ha, widzicie, tak, to nie jest ściema, pieprzyć Solara, wielbić premiera, ziomek nie ogarnij i nic mi nie obchodzi, że jest biały czy czarny, a widzicie, Teodor weź się ogarnij, też chciałbym, żeby z nami był tu Albi, ale to niestety tu jest pech. Dobra, nas tu powinno być trzech. Wchodzę tutaj, teraz tak, tutaj strzelę. Zaczął rozmowę, wiadomo, jako oczywiście tele, tak. Zadzwonił, tak, tutaj jeszcze więcej. Zadzwonił ziomek pod 0700, a ej. Tak, bez zbędnej rozkminy zadzwonił tam, bo ziomek nie ma nawet dziewczyny, ej. Sprawdźcie, ja tu się motam. Zadzwonił i dostał rozmowę od chłopa, ej. I słuchajcie, bawię się całą salą, gadam z chłopakiem, to mu pasowało. Okej, dobre, gadał, hej ziomek, gdzie mnie dotkniesz, tak, ej, ja na wolno się zamieszam, a debil dzwonił na numer, gdzie wysłał się SMS-a, o, ej, to jest kiepski.
taki dochód, a debil myślał, że wygra samochód. O, i teraz tyle powiem, wiesz co, jedyne co możesz wygrać to rower, o. I to jest teraz ostry zmów, bo wygrywa pieprzony rower, ale bez kół. A, i teraz sprawdźcie tego łaka, jestem chudszy, ale on przypomina flaka. Co do reporteru ze Matejem zagadam z czasem, a ty wtedy będziesz mógł zostać moim przedupasem. O, ej, bez zbędnej smuły, bo ten ziomek pisze w notatniku artykuły. Ej, słuchajcie, już jest po walce. Co to za dziennikarz, to pisze w pańcie. Pisze w pańcie, to nie jest trudne. Jeszcze ziomek pisze do tego ołówkiem. Ołówkiem, zobaczcie, ja napierdzielam. Pisze ołówkiem, myśli, że się łatwiej ściera. Łatwiej się ściera, o nie. Powiem wam tyle, i tak z tym ziomem jest źle. Okej, okay. Kolejny tutaj cios. To ty dzwoniłeś do radia, by usłyszeć swój głos. Swój głos, to było fejka. I widzisz, to jest właśnie tutaj taka kicha. Okej, okay, co do TV, to w sumie nie wiem. Ale ten ziom ma tylko Polonię 1, o. Słuchajcie, słuchaj brat, te same gołe baby od 10 lat. Od 10 lat. Sprawdźcie ziomy, już wiadomo kto co, gdzie i dzwoni, o. Powiem wam, to jest zjebany motyw. A później matka krzyczy, że telefon przychodzi 300 zł. O, to temat krótki. Pięć! Z domowego, a nie z komórki, ja. Od czapsz do drogi, do drogi czapsz do